Wszystkich. Za oknem wiosna, mówimy, że rodzi się nowe życie. Dzisiaj chcemy dowiedzieć się czegoś więcej o nowym życiu. Spójrzcie, mam tutaj roślinę, która nie powstała w sposób naturalny. To ogrodnik wszczepił w pień, który naturalnie nie rodzi ani owoców, ani nie daje kwiatów, wszczepił gałązkę bzu, która ma piękne, pachnące kwiaty. W ten sposób ten pień dostał jakby nowe życie. W taki sam sposób można dać nowe życie różnym sprzętom domowym, starym i zniszczonym. Ale o tym opowie nam Tymek. To jest stołek, który przez ponad rok był zawalony, bezużyteczny, no jednym słowem zepsuty. Ja z moim tatą i bratem nadaliśmy mu nowe życie, wsadziliśmy mu nogi do środka i teraz jest bardzo fajnym podnóżkiem. A czy człowiek też może otrzymać nowe życie? Dowiecie się tego, słuchając historii, którą przygotowali dla Was starsi chłopcy oraz ciocia Iza. Ciekawe, czy rozpoznacie ich po głosach. Posłuchajcie. Był niedzielny poranek. Rysiek w drodze na szkółkę przechodził obok placu, gdzie zwykle grywał z kolegami w piłkę. Rozglądając się dookoła, zauważył nowo założone, duże okno wystawowe, znajdujące się blisko boiska. Właścicielem sklepu był pan Kowalski, który nie cieszył się z tego, że chłopcy grają w piłkę blisko jego sklepu. Szczególnie nie lubił Rysia. Znał go jako opryskliwego i złośliwego chłopaka. Tuż za sklepem Rysiek spotkał koleżankę, która na jego widok zaczęła uciekać, bo bała się, że ją znowu zaczepi. Rysiek rozumiał jej reakcję. Nikt jeszcze nie wiedział, że coś szczególnego wydarzyło się po szkółce tydzień temu. Rysiek nie był lubianym chłopcem. Często bił się z kolegami i zaczepiał słabszych. Lubił używać brzydkich słów i dokuczać innym. Czasami chodził na szkółkę niedzielną i sprawiał nauczycielce sporo kłopotu. Rysiek zbliżył się do budynku, w którym co niedzielę odbywały się spotkania szkółki niedzielnej. Czekające na szkółkę dzieci zaczęły go zaczepiać i wyśmiewać się z niego. Ku ich zaskoczeniu Rysiek milczał, nie reagował jak zwykle gniewem i brzydkimi słowami. Co się stało? Nikt nie wiedział, że tydzień temu, gdy Rysiek słuchał opowiadania o krzewie winnym i o tym, że Pan Jezus daje potrzebne siły do życia. W modlitwie wyznał swoje grzechy i poprosił Boga, by pomógł mu żyć nowym życiem. Rysiek zaufał Panu Jezusowi, dlatego trącany przez dzieci nie oddawał im. Naprawdę chciał żyć dla Pana Jezusa. Do takiego zachowania zachęcała go też nauczycielka, gdy rozmawiał z nim po tamtym spotkaniu. Po chwili wszyscy usiedli na miejsca i spotkanie rozpoczęło się. Nauczycielka zaczęła opowiadać. Posłuchajcie historii, którą przedstawiła dzieciom. Witajcie! Witajcie na szkółce! Chciałam zapytać Was, czy macie takich przyjaciół, kolegów, z którymi lubicie spędzać czas, bawić się, wymyślać różne szalone przygody? Myślę, że tak. Na dzisiejszej szkółce opowiem Wam historię o tym, jakich przyjaciół miał Pan Jezus. Pan Jezus też miał przyjaciół. Bardzo lubił się z nimi spotykać i bardzo ich kochał. Było to rodzeństwo. Był to Łazarz i jego dwie siostry, Maria i Marta. Jezus z uczniami często ich odwiedzali, a oni za każdym razem bardzo cieszyli się z tych odwiedzin. Chcielibyście takich mieć przyjaciół? O, myślę, że tak. Rysiek, powiem Wam, że miał taką jakąś kwaśną minę. On nie miał przyjaciół. Był chyba smutny z tego powodu. Ale wiecie co? Nawet jak wydaje Wam się, że macie niewielu przyjaciół, albo że nie macie ich w ogóle, to macie przyjaciela Jezusa. To jest najlepszy przyjaciel, jakiego możecie mieć. Jezus chce przychodzić do Was. Chce spotykać się z Wami, przychodzić do Waszego domu, tak jak przychodził do Marii, do Marty i do Łazarza. Ale wróćmy do naszej historii. To wesołe życie naszego znajomego rodzeństwa kiedyś przydarzyło im się coś bardzo przykrego. Łazarz zachorował. Był prawie umierający.
W domu panował smutek. Maria i Marta wierzyły, że Jezus na pewno pomógłby ich bratu. Uratowałby Łazarza. Ale problem był taki, że Pan Jezus był daleko, w innym miejscu kraju. Dlatego wysłały do Niego posłańca z wiadomością, że ich brat Łazarz jest ciężko chory i myślały, że jak Jezus tylko dowie się o tym, to zaraz do nich przyjedzie. Ale kiedy Pan Jezus dowiedział się o chorobie Łazarza, to ani się nie zasmucił, ani się nie przeraził, tylko powiedział do uczniów takie słowa. Ta choroba nie jest na śmierć, ale na łaskę Bożą, żeby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Został jeszcze 2 dni tam, gdzie był i nauczał. Dopiero po tych 2 dniach zdecydował się udać się do Betanii, tam gdzie mieszkali Łazarz, Maria i Marta. Wiedział o złym stanie Łazarza i powiedział do uczniów, Łazarz umarł, ale cieszę się, że mnie tam nie było ze względu na was, żebyście uwierzyli. Uczniowie mieli takie zdziwione miny. Wiecie co? Myślę, że czasami trudno nam jest zrozumieć działanie Pana Boga. Nie zawsze jest to tak, jak nam wydawałoby się, że powinno to wyglądać. Maria i Marta wołały w modlitwach o pomoc dla swojego brata i każdy z nas byłby zmartwiony, jeżeli ktoś bliski by chorował, a pomoc nie przychodziłaby szybko. Ale Pan Jezus wiedział, co robi. Pan Jezus zawsze wie, co robi. On jest naszym przyjacielem i cokolwiek przytrafia się wam, waszym rodzinom, On ma nad tym kontrolę. Pan Jezus ma moc. On mówi, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Tak, Pan Jezus jest życiem. Pan Jezus ma moc zmiany naszego smutku w nadzieję i radość. Kiedy Pan Jezus dotarł do Betanii, Łazarz już nie żył. Wszyscy, którzy tam byli, byli bardzo zasmuceni. Maria i Marta, jak tylko dowiedziały się, że Jezus nadchodzi, wybiegły mu na spotkanie i z płaczem wołały, Panie, gdybyś tu był, nie umarłby nasz brat. Ale Jezus im odpowiedział, Twój brat zmartwychwstanie. Ja wiem, co robię. Zaufaj mi. Ja jestem życiem. Tak, Pan Jezus jest życiem. Mówi, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Wszyscy ludzie, którzy tam byli zgromadzeni, Maria, Marta, byli bardzo smutni i płakali. Pan Jezus poprosił, żeby wszyscy udali się do grobu Łazarza. Grób ten przysłonięty był wielkim kamieniem. Jezus powiedział, żeby ten kamień odsunięto i modlił się do Boga. Mówił, Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A potem zawołał, Łazarzu, wyjdź! I wyobraźcie sobie, że Łazarz wyszedł z grobu. Ręce miał przywiązane opaskami, tak jak składano wtedy do grobu ludzi zmarłych. Tak, Pan Jezus przywrócił życie Łazarzowi. Wszyscy ludzie, którzy tam stali, byli świadkami wielkiego cudu, jakiego dokonał Pan Jezus. Jedynie Pan Jezus może dać życie tym, którzy już umarli. Może dać nowe życie. Przywrócić to, co było martwe, do życia. Ale Pan Jezus może też dać nowe życie tym, którzy są tacy duchowo umarli, którzy nie mają w serduszku Pana Boga. Pan Jezus mówi o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Pan Jezus dokonuje cudów też w naszym życiu. On daje nam nowe życie. Wtedy chcemy żyć tak, żeby podobać się Panu Bogu. Czyli jak myślicie, co robimy? Myślę, że nie jesteśmy źli, że nie dokuczamy, nie robimy przykrości innym ludziom, że modlimy się, czytamy Biblię. Ja wiem, że to jest czasem trudne, tak się zmienić, żeby nasze zachowanie zawsze podobało się Panu Bogu. Ale Pan Jezus może nam w tym pomóc. On może nam dać nowe życie, ale może też pomóc nam w tym, żebyśmy byli lepsi. Trzeba Go tylko prosić o to bardzo w modlitwach i ufać Mu. Rysiek też chciał rozpocząć nowe życie z Panem Jezusem. Nie chciał być już złym chłopakiem. Nie chciał być już takim, od którego wszyscy się odwracają, nie lubią go, boją się go. Rysiek wierzył, że może się zmienić.
Chciał, żeby jego zachowanie podobało się Panu Bogu. On chciał iść przez życie z Panem Jezusem, ale chciał też mieć kolegów, chciał też mieć takich chłopaków, dziewczyny, z którymi będzie mógł się wygłupiać, bawić, spotykać się. On wierzył w to, że to, co usłyszał, może zmienić jego życie. Posłuchajcie, jaka była jego dalsza historia. Rozpoczęła się gra. Rysiek dobrze grał. W piłkę tym razem jego drużyna straciła na początku meczu gola. I teraz starała się odrobić straty. Rysiek dostał piłkę, przerzucił ją na prawą nogę i pobiegł do przodu. Wyprzedził obrońców i z całej siły kopnął piłkę w stronę bramki. Piłka poszybowała w powietrzu i rozległ się brzęk tłuczonego szkła. Chłopcy zaczęli uciekać. Rysiek też zaczął biec za nimi, nagle jednak zatrzymał się. Przypomniał sobie, że Pan Jezus, który obdarzył go nowym życiem, chce, aby postępował tak, by podobało się to Bogu. Czy to, co zrobił, podobało się Bogu? Rysiek wiedział, że ucieczka niczego nie naprawi. Wolno zawrócił na boisko, gdzie czekał już Pan Kowalski. Właściciel sklepu był mocno rozgniewany. Zaczął krzyczeć na chłopca. Wyglądało na to, że go uderzy. Rysiek stał ze spuszczoną głową. Nie odzywał się, nie bronił. Pan Kowalski, zdumiony jego zachowaniem, przerwał potok złych słów. Wtedy Rysiek przeprosił i obiecał zapłacić za stłuczoną szybę. Z oddali całe wydarzenie obserwowali koledzy Rysia i inne dzieci wracające ze szkółki. Były zdumione zachowaniem chłopca. Nie rozumiały jego zachowania. Zbliżyły się do chłopca i otoczyły go kołem. Co ci się stało? Ktoś zapytał. Rysiek krótko powiedział o tym, co zdarzyło się w zeszłym tygodniu. Powiedział, że zaufał Panu Jezusowi. Pan Jezus dał mu nowe życie po to, by żył dla Niego. Naprawdę chce to robić, zakończył Rysio. Pan Jezus powiedział o sobie: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Drogą dlatego, że Pan Jezus potrafi znaleźć drogę wyjścia z każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Koledzy Ryśka, po tym jak rozbili szybę, myśleli, że jedyną drogą dla nich jest ucieczka. Pan Jezus mówi: nie, powiedz prawdę. Pan Jezus zawsze nam mówi prawdę. Pan Jezus ma dla nas nowe życie. Teraz nauczymy się do tego ruchów. Pan Jezus jest drogą, prawdą i życiem. A teraz powtórzmy razem. Pan Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Rysiek zaczął nowe życie z Panem Jezusem. Nowe życie, bo jego zachowanie bardzo się zmieniło. Można by powiedzieć, że był trochę innym człowiekiem. Teraz mamy dla Was niespodziankę. Zaprosiliśmy specjalnego gościa, który opowie o tym, w jaki sposób rozpoczął życie z Panem Jezusem i w jaki sposób jego zachowanie uległo zmianie. Najpierw jednak chciałabym dowiedzieć się od Was, po czym można rozpoznać osobę, która otrzymała nowe życie od Pana Jezusa. Osobę, której Pan Jezus dał nowe życie, można poznać po tym, że się uśmiecha. Poznać po tym, że modli się, śpiewa Panu Bogu, opowiada o Nim i czyta Biblię. Ktoś, kto się bał różnych rzeczy, że coś do niego przyjdzie, to teraz już się nie boi. No, na przykład jak się jakieś dziecko bało w nocy, bo myślało, że coś tam do niego przyjdzie, jakieś strachy przyjdą, to już się nie boi, bo wie, że Bóg zawsze go ochroni.
Człowieka, którego Pan Bóg dał nowe życie, można poznać po tym, że kiedyś był niewierzący, nie chodził do kościoła, nie wiedział o Bogu, a teraz głosi Ewangelię, chodzi do kościoła, modli się codziennie i zachęca innych do wiary. Witam Was serdecznie. Mam na imię Cieszka. Chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak Pan Jezus dał mi nowe życie. Byłam wtedy nastolatką, więc byłam troszkę starsza niż Wy. I wydawało mi się, że dosyć dobrze znam Pana Jezusa, bo chodziłam na szkółki, nawet pomagałam, bo już byłam duża. Ale pewnego dnia zrozumiałam, że jeżeli chcę znaleźć się kiedyś z Panem Jezusem w Jego krainie, to On musi być królem mojego życia. A jeżeli w moim życiu był jakiś tron, to na pewno nie siedział na nim Pan Jezus. Wiecie, kto na nim siedział? Ja sama. I wtedy poprosiłam Pana Jezusa, żeby On siedział na tronie mojego życia, żeby On był moim królem, bo wiecie, jak ma się takiego króla, to trzeba robić to, co On rozkaże. Ja poprosiłam, żeby On był moim królem i żeby mi przebaczył wszystkie te złe rzeczy, które w moim życiu robiłam, bo wiecie, w tej chwili zdałam sobie sprawę z tego, że wcale nie byłam taka bardzo dobra i miła. Myślałam o tym, jak często zazdrościłam komuś czegoś, jak mówiłam złe słowa, jak miałam złe myśli w moim sercu, jak brzydko się odzywałam, jak kłamałam. Poprosiłam, żeby Pan Jezus z tego wszystkiego mnie oczyścił, żebym była biała jak śnieg. I wiecie co? On to zrobił i dał mi naprawdę nowe życie, że już nie tylko wiedziałam o Nim, ale chciałam poznać Jego, chciałam czytać Biblię, chciałam rozmawiać z Nim w modlitwie. I pierwszym takim owocem, który zauważyli ludzie dookoła mnie, to było to, że zaczęłam się uśmiechać, bo przedtem byłam taką poważną dziewczynką. A Biblia nam mówi, że Pan Bóg daje nam radość. Radość, która jest owocem naszej zmiany i naszego nowego życia w Nim. I to jest taka radość, która jest radością bez względu na to, co się dzieje, bez względu na okoliczności. I ta radość towarzyszy mi do dzisiaj, bo już bardzo długo jestem własnością Pana Jezusa. On jest moim królem, ale jest też moim przyjacielem. I kiedy są ciężkie chwile, bo w życiu bywają ciężkie chwile, to On jest zawsze ze mną. Życie z Panem Jezusem to jest taka przygoda, wiecie, podróż, w której zdarzają się dobre rzeczy i rzeczy trudne, ale nigdy nie zmieniłabym tej podróży na nic innego. W tej podróży poznałam też kogoś, kogo Wy dobrze znacie, przynajmniej niektórzy z Was. Ha, w tej podróży ciocia Cieszka poznała mnie, Fućka. I bardzo, bardzo się z tego cieszę. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Razem ze mną ja Was też pozdrawiam. Pomyślcie, kto siedzi na tronie Waszego życia? Pomyślcie o tym. Do widzenia. Usłyszeliście dzisiaj bardzo dużo o nowym życiu, jakie dla każdego z nas ma Pan Jezus. Jeśli chcesz dzisiaj rozpocząć nowe życie z Panem Jezusem, tak jak Rysiek i ciocia Cieszka, powiedz o tym Panu Jezusowi. Możesz to zrobić w modlitwie. Powiedz: Panie Jezu, proszę Cię, daj mi nowe życie i zabierz stare. Spraw, by moje życie należało do Ciebie. Jeśli już kiedyś oddałeś swoje życie Panu Jezusowi, pamiętaj o nie dbać. Czytaj Biblię, módl się i bądź posłuszny Panu Jezusowi. A wtedy na pewno przeżyjesz z Nim wiele ciekawych przygód i spotkasz niesamowitych ludzi, a Twoje życie będzie wydawać dobre owoce.